Witajcie mistrzowi odchodzenia. W dzisiejszym filmie odpowiemy na prowokacyjne pytanie, dlaczego warto polubić uczucie głodu? Sprawdzimy też, czym się różni głód od zwykłego apetytu, od łaknienia, czy głód jest czymś złym, czymś negatywnym, a może to zwyczajna fizjologia, i co organizm próbuje nam zasygnalizować poprzez uczucie głodu. Zanim jednak zaczniemy. Chciałbym Was bardzo prosić, żebyście podzielili się w komentarzach Waszymi spostrzeżeniami, Waszymi obserwacjami na temat głodu. Co czujecie na samą myśl o byciu głodnym? Czy boicie się głodu? A może zdarzało Wam się jeść? Tak na wszelki wypadek, tylko po to, żeby głodu nie poczuć. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania z tym związane, to także napiszcie, proszę, w komentarzach. Startujemy. Na początek doskonała informacja. Udało nam się to, o czym marzyły całe pokolenia Polaków. Dogoniliśmy Amerykę. Dogoniliśmy Amerykę, a jak tak dalej pójdzie, to Amerykę wkrótce przegonimy. Natomiast dyscyplina, w jakiej tego dokonaliśmy, to nadwaga i otyłość. W internecie dostępne jest badanie, Narodowy Test Zdrowia Polaków 2020. Bardzo Was zachęcam, żebyście się zapoznali z tym badaniem. Link znajdziecie w opisie filmu. No i bardzo wiele niepokojących wniosków z lektury tego badania płynie. Pierwsza, pierwsza taka dosyć porażająca statystyka to 75% dorosłych mężczyzn powyżej 18 roku życia cierpi na nadwagę, i na otyłość. Wraz z wiekiem ten procent niestety rośnie. Powyżej 45 roku to już ponad 80% mężczyzn cierpiących na otyłość i nadwagę. Wśród kobiet ten procent jest niższy mniej więcej o 25 punktów procentowych. No ale wiemy, że kobiety lepiej dbają o zdrowie. No, i też, też znacznie powszechniej się odchudzają, a przynajmniej to deklarują. Natomiast, natomiast fakty są takie, że nadwaga, otyłość w zastraszającym tempie postępuje. Druga taka statystyka bardzo, bardzo zastanawiająca. Ponad 50% dorosłych Polaków dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie uprawia żadnej aktywności fizycznej, nie uprawia żadnego sportu. Lista chorób, których bezpośrednią przyczyną jest, jest otyłość, jest bardzo długa. Na pierwszym, na pierwszym miejscu, oczywiście, cukrzyca, która staje się no, największym zabójcą wśród chorób cywilizacyjnych. I tutaj naprawdę nie chodzi o kwestie dekoracyjne, wizerunkowe, o to, czy na plaży. Lepiej prezentujemy się z wielkim brzuchem, czy też nie, z potrójnym podbródkiem, czy też nie. Tutaj chodzi o zdrowie. Zdrowie dzisiaj, ale też zdrowie za 15-20 lat. I tak jak ze wszystkim w życiu, tak też z odchudzaniem. No, trzeba mieć świadomość, że jest to proces skomplikowany, na który składa się wiele czynników: składa się nasze odżywianie, składa się aktywność fizyczna. Składa się sen, składa się stres. To wszystko, wszystko razem wpływa na to, czy jesteśmy w stanie pozbyć się nadmiarowych kilogramów i, co jeszcze ważniejsze, czy jesteśmy w stanie tą wagę prawidłową na dłuższą metę utrzymać. Ale też, podobnie jak z każdą inną rzeczą w życiu, także wśród tych wielu czynników, zwykle jest ten jeden najważniejszy. Ten jeden na którym, jeśli się skupimy, to uzyskamy największy efekt, ten, który rzutuje na całą resztę elementów. Tak też jest w przypadku odchudzania. Jeżeli przeanalizujemy wszystkie nasze zmagania i wszystkie nasze wszystkie trudności, z którymi się spotykamy, odchudzając się, to prawdopodobnie wszyscy zgodzimy się, że takim czynnikiem, najważniejszym czynnikiem, krytycznym czynnikiem związanym z odchudzaniem, jest uczucie głodu. Jeżeli bylibyśmy w stanie zapanować całkowicie nad głodem, to odchudzanie byłoby bajecznie proste. Podejmujemy decyzję o odchudzaniu, eliminujemy cukier z diety, ograniczamy węglowodany, włączamy warzywa, skupiamy się na zdrowych tłuszczach i na zapewnieniu organizmowi wystarczającej ilości białka. Regularnie ćwiczymy, wysypiamy się, Utrzymujemy stres na niskim poziomie i w szybkim tempie tracimy kilogramy. No, taki byłby świat idealny. Natomiast w tym wszystkim skutecznie przeszkadza nam uczucie głodu zarówno to realne uczucie głodu, jak i to wyobrażone głód, który się objawia pod różnymi postaciami. Jaka jest różnica między głodem a apetytem? Głód jest zjawiskiem fizjologicznym. Czyli objawia się w sposób fizyczny, odczuwalny, poprzez burczenie w brzuchu, jeśli mamy, jeśli mamy pusty żołądek, poprzez ucisk w, górne, w górnej części układu pokarmowego, poprzez uczucie rozkojarzenia, poprzez osobioną koncentrację, poprzez taką mgiełkę. W ten sposób organizm sygnalizuje, że potrzebuje, czy chce pożywienia. To, czy, to, czy faktycznie potrzebuje, to jest, to jest inna sprawa. Natomiast apetyt, łaknienie jest zjawiskiem bardziej psychologicznym, związanym z ośrodkiem nagrody w mózgu i dotyczy wybranych potraw, wybranych smaków, zwykle słodkich, słonych, kombinacji tłustego, słonego, słodkiego, przetworzonych potraw, napojów słodzonych. Jak najłatwiej rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z głodem, a kiedy jest to po prostu apetyt? Najłatwiej jest przeprowadzić test sałaty, brokuła i kalafiora. Jeśli jesteśmy głodni, naprawdę głodni, to wielką ochotą skonsumujemy kalafiora prosto z wody, sałatę z pomidorami czyli takie potrawy. No, które nie kojarzą nam się z jakimiś napadami na jedzenie. Um, natomiast jeśli, jeśli jest to apetyt, to będzie on dotyczył wybranej potrawy, mm. wybranego typu jedzenia. I um, najczęściej mamy do czynienia z takim zjawiskiem, jeśli widzimy, widzimy na wystawie um, w cukierni kawałek ciasta, czy też mijamy lodziarnię, no odczuwamy impuls. I w tej sytuacji raczej, raczej na kalafior nie mamy ochoty, natomiast na lody, na czekoladę, na, na ciasto, jak najbardziej. Nasze odczuwanie głodu regulowane jest działaniem hormonów. Hormonem, który odpowiada za uczucie głodu, jest grelina. Grelina produkowana jest przez żołądek i wydzielana w momencie, kiedy żołądek jest pusty. Co nie oznacza automatycznie, że od razu musisz jeść w momencie kiedy ta grelina jest wydzielana, a ty odczuwasz głód. Głód ma charakter fali, która delikatnie rośnie i delikatnie się wypłaszcza, przy czym amplituda tych fal jest coraz mniejsza. A więc jeśli wytrzymasz to pierwsze uderzenie głodu, to pierwsze uczucie głodu, to te kolejne, kolejne fale głodu będą coraz niższe i coraz łatwiej będzie ci ten głód pokonać. A badania pokazują także, że grelina wydzielana jest zgodnie z, no, można by powiedzieć z, z wzorcami odżywiania. Czyli jeżeli przyzwyczajasz organizm do częstych posiłków, grelina jest często wydzielana. Jeżeli rozpoczynasz dzień od posiłku, a następnie tych posiłków masz sześć w ciągu dnia, plus, plus przekąski, to Organizm przyzwyczajony jest do częstej do tej nadprodukcji greliny, do tej częstej produkcji greliny. I ona się będzie pojawiać w tych porach, kiedy ty standardowo spożywasz posiłki. A więc im częściej jesz, tym częściej jesteś głodny. Tak to działa. No i dochodzimy do naszej wisienki na torcie. Czy głód jest czymś złym, a może głód jest czymś dobrym i Dlaczego warto głód polubić? Nie będę was trzymał w niepewności. Głód nie jest niczym złym, to najzwyklejsze zjawisko fizjologiczne, które w zasadzie sygnalizuje same dobre rzeczy. Więc głód warto jest polubić, bo uczucie głodu oznacza, że organizm przechodzi z fazy gromadzenia zapasów do fazy wykorzystywania zapasów czyli dla nas oznacza to nic innego jak spalanie zapasów, spalanie tkanki tłuszczowej. I nieprzypadkowo we wszystkich znanych religiach istnieje jakieś pojęcie postu. Postu, który, który kojarzy nam się z mentalnym i fizycznym oczyszczeniem organizmu. A ludzki organizm jest doskonale przystosowany do tego, żeby z głodem sobie radzić. Jeżeli więc wiemy, że uczucie głodu jest elementem prawidłowo działającego metabolizmu, że nie jest niczym złym, nie jest niczym negatywnym, mamy do wyboru w zasadzie dwie strategie. Możemy starać się ten głód oszukać tak doraźnie na chwilę. Ale mając z tyłu głowy, że nie jest to nic złego, albo możemy głód polubić. I jeśli chodzi o różne strategie oszukiwania głodu, to oczywiście tych metod jest wiele. Ja mogę wspomnieć o takich metodach, które w moim przypadku się świetnie sprawdzają i na pewno sprawdzą się też w waszym przypadku. Jedną z takich metod jest wypicie jednej lub kilku szklanek wody. To się doskonale sprawdza. Czyli w momencie, kiedy, kiedy ten głód cię dopadnie, no nie kieruj się automatycznie w stronę lodówki, napisz się wody, a zobaczysz, że, zobaczysz, że to, to, uczucie, to uczucie odpłynie. Tym bardziej, że zdarza się stosunkowo często, że. To, co odczuwamy jako głód, jest tak naprawdę, jest tak naprawdę pragnieniem. Więc, więc często napicie się tej wody spowoduje, że, że to uczucie głodu będzie takie stępione. Inną świetną metodą jest umycie zębów, które daje dodatkowy efekt związany z higieną jamy ustnej. Ale tak mówiąc poważnie, umycie zębów Y, bardzo, bardzo osłabi y, to uczucie głodu. No wiesz doskonale, że po umyciu, po umyciu zębów, bezpośrednio po umyciu zębów, y, no, zwykle nie mamy ochoty na zjedzenie czegokolwiek. Ten smak y, chemiczny, który pozostaje w ustach, on no, skutecznie nas od, od, od jedzenia odstręcza. Y, co jeszcze działa? No działają spacery. Działa doskonale, działa też taka strategia polegająca na tym, żeby przed tym zasadniczym posiłkiem, czyli, czyli jakby krok wstecz, zanim jeszcze ten głód w ogóle się ma szansę pojawić, żeby zjeść dużą ilość warzyw, które wypełnią Twój żołądek, dostarczą błonnika, ale też spowodują, że ten żołądek dłużej, dłużej nie będzie pozostawał pusty, czyli grelina w ogóle nie będzie miała szansy się, się wydzielać. Więc metod jest wiele. Większość z nas, najzwyczajniej w świecie, boi się bycia głodnym. Strach ma wielkie oczy, głód ma wielkie oczy, boimy się, boimy się głodu i na wszelki wypadek, na samą myśl o tym, że moglibyśmy być głodni, sięgamy po jedzenie. Jest to tak, tak głęboko zakorzenione w nas tak pierwotny strach, jak strach przed ciemnością, czy, czy też może taki bardziej nowoczesny strach. Strach przed lataniem. A strategią na to, żeby tego, z tym strachem wygrać, żeby wręcz głód polubić, jest dokładnie to samo, co robimy w sytuacji, jeśli boimy się latać. No, musimy często latać, jak najczęściej, a najlepiej jeszcze siadając przy oknie. Tylko w ten sposób wygramy ze strachem przed lataniem, i tylko świadomie, z premedytacją będąc głodnym, czy też będąc w fazie postu, czy też odsuwając głód świadomie nieco na bok, możemy głód polubić. Uczucie głodu. Mając świadomość, że głód sygnalizuje same dobre rzeczy. Zwłaszcza w kontekście pozbywania się nadmiarowych kilogramów. Więc nie idziemy tutaj pod prąd fizjologii człowieka. Idziemy raczej Ręka w rękę z naszym prawidłowo działającym metabolizmem. Pamiętaj o tym, że przez pierwsze około 4 godziny po spożyciu posiłku organizm czerpie energię z pożywienia, z glukozy, która pojawia się we krwi po spożyciu posiłku, i nie będzie spalał zapasów. Musisz organizmowi pozwolić przejść do fazy korzystania z zapasów, a to się będzie wiązało. Z głodem. A więc podsumowując te powody, dla, którego, dla których warto jest polubić głód, no, przede wszystkim jest to mentalna siła, którą, którą, którą ci da kontrola nad głodem. Za każdym razem, kiedy uda ci się powiedzieć stop, odsunąć ten głód na bok, poczujesz takiego właśnie mentalnego kopniaka. Te te małe, nazwijmy to, zwycięstwa nad głodem będą się nakładać, nawarstwiać, i będą ci dawały wiarę w to, że możesz nad swoim ciałem, nad swoją fizjologią zapanować. A to ci bardzo pomoże w takim codziennym pilnowaniu diety, zdrowego trybu życia. No można porównać to z sytuacją, kiedy obiecasz sam sobie, że powiedzmy, Będziesz codziennie rano wstawał o 5 rano i pierwsze, co zrobisz, to, to gimnastyka, albo bieganie, albo, y, albo siłownia, cokolwiek, coś zdrowego. Y, za każdym razem, kiedy każda komórka Twojego ciała krzyczy spać, albo y, chce przestawić budzik o kolejne 15 minut, a ty wstaniesz, przebierzesz się w ciuchy sportowe i to, co sobie sam obiecałeś, zrealizujesz, za każdym razem będziesz. O ten jeden stopień, o ten 1% silniejszy. I twoje, twoje codzienne zachowania przerodzą się w nawyk, a z czasem sam nie będziesz sobie wyobrażał innego zachowania. Innego zachowania rano, niż właśnie ta poranna gimnastyka. Oczywiście wielokrotnie Ci się zdarzy, że ulegniesz pokusie pospania troszkę dłużej, ale za każdym razem te powroty będą łatwiejsze i za każdym razem ten nawyk będzie dawał. O sobie znać. Za każdym razem, kiedy poczujesz głód, a nie jest to pora Twojego posiłku, za każdym razem, kiedy poczujesz apetyt, impuls do zjedzenia czegoś, postaraj się wykonać takie proste mentalne ćwiczenie. Na chwilkę się zatrzymaj, nie ulegaj głodowi, nie pędź do lodówki, ale też nie próbuj go oszukać. Nie, nie wlewaj w siebie dwóch litrów wody nie wybiegaj na jogging, ani od razu automatycznie nie myj zębów, tylko zamknij oczy i chwilkę pomyśl, co ten głód oznacza. No bo przecież on oznacza to, że organizm daje ci, daje ci to, czego od niego oczekujesz, że przechodzi z fazy gromadzenia zapasów do fazy wykorzystywania zapasów. Jeżeli poczujesz głód, to znaczy, że już w tym momencie albo za chwilę Twój organizm przejdzie do fazy spalania tłuszczu, czyli robi dokładnie to, na czym ci zależy. Dlatego warto wyrobić sobie takie automatyczne skojarzenie. Ten głód, który jest, który jest niczym przyjemnym, jednak na dłuższą metę pozwoli ci osiągnąć Twój cel. Głód Ci będzie towarzyszył i naprawdę warto jest, żeby Ci się dobrze kojarzył. A możemy sobie to odnieść do sytuacji, po drugiej stronie skali, kiedy najesz się słodyczy, kiedy, kiedy, kiedy zjesz miskę ciastek, kiedy, kiedy zjesz chipsy, kiedy zjesz podwójną pizzę i wiesz, że dostarczyłeś organizmowi tego, czego nie powinieneś, wiesz, że schrzaniłeś, jeśli chodzi o, o dietę. Czujesz wtedy kaca moralnego, czujesz się źle, czujesz się zdołowany. No więc czując głód, dobrze jest wyrobić sobie skojarzenie z czymś pozytywnym. Dobrze jest ten głód polubić, bo naprawdę jest za co. Wreszcie, warto jest polubić uczucie głodu, bo tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Głód będzie nam towarzyszył zarówno w fazie odchudzania, jak i później, kiedy już osiągniemy założoną wagę, założone cele związane z odchudzaniem. I będziemy chcieli zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać, optymalnie się odżywiać dla naszego organizmu. W zgodzie z naturalnym cyklem metabolicznym, głód będzie się pojawiał, bo jest naturalnym elementem metabolizmu. A nawet więcej, jeżeli, jeżeli głód się nie pojawia, to o czym to świadczy? Świadczy o tym, że faszerujemy się jedzeniem od rana do wieczora. Chcąc zapobiec głodowi, zaspokoić go, gdy tylko się pojawia, a nawet z dużym wyprzedzeniem, przewidzieć, że może się pojawić, więc, więc będę jadł. Dlatego też, zamiast, zamiast z głodem walczyć w taki właśnie destrukcyjny sposób, albo też go doraźnie oszukiwać, co na dłuższą metę nie jest takie proste, bo ileż tej wody możemy wypić, czy ile razy dziennie możemy umyć zęby, Dobrze jest, dobrze jest ten głód polubić, zrozumieć, jaka jest jego rola i docenić, co organizm próbuje nam zasygnalizować poprzez uczucie głodu. Na dziś to wszystko. Jeżeli Ci się podobało, bardzo proszę Cię o łapę do góry. To mnie z pewnością zmotywuje do dalszej pracy. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z głodem, albo chciałbyś się. Podzielić ze swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami, to także napisz proszę w komentarzu. Zapraszam Cię na stronę internetową www.schudnijpo50.pl. Link znajdziesz w opisie poniżej. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!